Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy świadkami najspokojniejszego zimowego okienka transferowego w wykonaniu Wisły Kraków od lat. Natomiast ta cisza została przerwana i nowy piłkarz pojawił się na testach medycznych właśnie w Krakowie. Tym zawodnikiem jest Davy Bregu, który przechodzi testy medyczne w Wiśle Kraków i jeśli zakończą się one pozytywnie, to zostanie on piłkarzem Białej Gwiazdy. Ja nazywam się Maciej Kucha i serdecznie zapraszam na film, w którym scharakteryzuję Wam postać piłkarza, który lada moment może stać się zawodnikiem Wisły Kraków. Na samym wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich materiałów nie ominąć i zapraszam też do wszystkich ników w opisie, tam między innymi mój Twitter oraz kanał Okiem Wiślaków, tam więcej na temat Białej Gwiazdy. Zacznijmy od sylwetki Davy'ego Bregu. Jest to Albańczyk, który ma 28 lat, na co dzień gra na pozycji lewego skrzydłowego, ma 1,71 m wzrostu oraz jest to piłkarz prawonożny. Jego wartość rynkowa obecnie wynosi 450 tysięcy euro według portalu Transfermarkt. Do niedawna reprezentował on barwy tureckiego Umranie Sporu, który na co dzień grał na drugim poziomie rozgrywkowym w Turcji. Podczas rundy jesiennej zdołał zagrać w 12 spotkaniach, zdobył bramkę, zaliczył dwie asysty, natomiast rozwiązał kontrakt z tym klubem ze względu na to, że po prostu nie wypłacał mu pensji. Jest to już piłkarz, który troszeczkę w piłkę pograł. 290 spotkań w seniorskim futbolu, 82 bramki, 43 asysty, całkiem niezłe liczby. Swoje największe sukcesy święcił w sezonie 2020-2021, gdy rozegrał 39 spotkań, zdobył 17 bramek, zaliczył również 9 asyst, zdobył Mistrzostwo Albanii, również był królem strzelców tej ligi i piłkarzem roku właśnie Ligi Albańskiej. Tą świetną kampanią zapracował sobie na transfer do drugoligowego tureckiego Boluspor'u, później trafił do Umranie Sporu, który reprezentował do niedawna. Kilka najważniejszych informacji na temat tego pana Wam przedstawiłem, więc przejdźmy może do konkretów. Jaki to jest zawodnik, co może dać Wiśle Kraków? Przede wszystkim jest to piłkarz, który ma bardzo dobrze ułożoną prawą nogę. Ma silne uderzenie właśnie w tej nodze i bardzo często to wykorzystuje. Nie tylko z akcji, ale również ze stałych fragmentów gry, gdyż jest to zawodnik, który naprawdę świetnie potrafi je wykonywać. Często zdobywa bramki właśnie z rzutów wolnych, potrafi też dośrodkować w pole karne. Zatem jest to piłkarz, który będzie w stanie rozwiązać ten problem w Wiśle Kraków, bo był taki problem w drużynie jeszcze Radosława Sobolewskiego ze stałymi fragmentami gry. Często ta piłka nie trafiała nawet w pole karne, a przy Davy Bregu będzie o to ciężko, bo akurat on ma dobrze ułożoną prawą nogę i potrafi nią świetnie dośrodkować i również też strzelić bramkę, co niejednokrotnie udowodnił na albańskich czy też tureckich boiskach. I co bardzo ważne, w kontekście Wisły Kraków jest to piłkarz bardzo dobrze wyszkolony technicznie, pasuje do drużyny Alberta Rudę, gdyż w Wiśle oczywiście jest wielu dobrze wyszkolonych technicznie piłkarzy. Albańczyk potrafi dryblować, Albańczyk potrafi zagrać na jeden kontakt, gra z piłką przy nodze mu nie przeszkadza. I wydaje być się to zawodnik konkretny, nie ma on problemów z decyzyjnością, jeśli idzie on w jakiejś akcji jeden na jeden, czy wchodzi w dribbling, czy szuka strzału na bramkę, nie jest to takie zagranie na alibi. On chce coś konkretnego zdobyć, on chce przedryblować piłkarza, on chce dobrze dograć do kolegi z drużyny, on chce dobrze strzelić, ma zawsze pomysł, jak wyjść z danej sytuacji, co w Wiśle Kraków może być bardzo cenne. Takim minusem, który u niego dostrzegłem, jest to, że czasem jest po prostu przewidywalny. Często schodzi na prawą nogę w poszukiwaniu przede wszystkim uderzenia na bramkę, ma problem z oddawaniem strzałów chociażby lewą nogą, czy też z dośrodkowaniem tymże stopą, zatem jest to piłkarz pod tym kątem przewidywalnym, często schodzi do środka, szuka tego uderzenia i można go łatwo rozczytać, natomiast jeśli wejdzie na odpowiednie obroty, jeśli zrobi to odpowiednio szybko, to nawet jeśli rywal wie, że coś takiego zrobi, to nie jest w stanie go zatrzymać. Co taki piłkarz może dać w Wiśle Kraków? Przede wszystkim będzie to rywalizacja dla Goku. Przez większą część rundy jesiennej Hiszpan nie miał rywalizacji na lewym skrzydle, czasami występował tam Jesus Alfaro z niewielkim powodzeniem, grał tam też Olejarka czasami, chociażby Miki Villar przesuwał się na lewe skrzydło, natomiast przez większość rundy to Goku był takim piłkarzem numer jeden w Wiśle Kraków na tej lewej stronie i Davy Bregu będzie w stanie z nim rywalizować. Dzięki temu zarówno poziom Davy'ego Bregu, jak i Goku może się podnieść i ci piłkarze po prostu mogą stać się
lepsi. Zatem będzie to przede wszystkim zwiększenie rywalizacji na tej lewej stronie. Nie jest powiedziane, że Albańczyk od razu wskoczy do podstawowej jedenastki Alberta Rudę. Na to będzie oczywiście musiał zapracować, gdyż dołącza do drużyny, jeśli oczywiście dołączy, no bo obecnie jest na testach medycznych w trakcie obozu przygotowawczego w Turcji. Zatem oczywiście musi pewne aspekty nadrobić. Natomiast wydaje mi się, że będzie to cenne wzmocnienie Wisły Kraków, jeśli ten transfer dojdzie właśnie do skutku. Będzie to dobra, zdrowa rywalizacja dla Goku. Czy Davy Bregu odmieni Wisłę Kraków? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to po prostu będzie zdrowa rywalizacja dla Goku, o czym przed chwilką wspominałem. Nie będzie to taki game changer, natomiast może dołożyć swoją cegiełkę do tego, że Wisła Kraków być może awansuje właśnie do Ekstraklasy. Na pewno będzie bardzo ważnym elementem tej drużyny w walce o powrót właśnie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że dużo dowiedzieliście się właśnie z niego na temat Davy'ego Bregu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym potencjalnym nowym piłkarzu Wisły Kraków. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Futbolowy Świat, aby kolejnych takich materiałów nie ominąć. Zachęcam oczywiście też do odwiedzenia wszystkich linków w opisie, tam między innymi również chociażby kanał Okiem Wiślaków, tam więcej na temat Białej Gwiazdy, również mój Twitter, zapraszam serdecznie, tam dzielę się swoimi przemyśleniami na temat piłki nożnej na bieżąco. Maciej Skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia.